Prezes Paweł Jóźwiak, jesteśmy przed galą FEN 38, w zasadzie tylko dotknąć, w Ostrowie Wielkopolskim, właśnie, trudne wyzwanie i nowy teren. No, nowy teren, wyzwanie naprawdę trudne, bo ten okres nie jest sprzyjający układaniu karty walk, ta karta rodziła się w bólach, no ale finalnie udało się jakoś to poskładać i mam nadzieję, że w najbliższą sobotę czekają nas dobre pojedynki. Zacznijmy od najważniejszego pojedynku, czyli debiutu Michała Andryszaka i jego brazylijskiego rywala. Tak naprawdę na co liczycie w tym pojedynku? To jest pojedynek kontrolny dla Michała Andryszaka, czy raczej twardy test? No raczej twardy test, tak? Michał już miał się bić ostatnio pas mistrzowski. Sytuacja się troszeczkę skomplikowała, bo Michał wypadł z tej walki. No i teraz jeśli przejdzie ten egzamin, przejdzie ten test, to będzie się bił na pewno pas mistrzowski w kolejnej walce. Powrót Marcina Sianosa też czym jest spowodowany? No powrót... Na pewno Marcin zasłużył sobie na to, żeby powrócić tym, że dał ostatnio bardzo dobrą walkę, pomimo że ją przegrał, to była jedna z najlepszych walk. Aczkolwiek niestety Marcin finalnie wypada z tej rozpiski, bo jest covidowo pozytywny. Czyli... Informacja last minute z wczoraj. A to z wczoraj, tak? Tak, wczoraj wieczór. A to jeszcze do nas nie dotarła, no to ciekawostka, natomiast zapytam o pojedynek kobiecy, tak? Kucenko kontra Szakalowa. Szakalowa wyrosła na gwiazdę organizacji. Trudna rywalka z Rosji, jeśli chodzi o Kucenko? Kucenko, na pewno rywalka wygląda lepiej, na pewno ma lepsze umiejętności niż wygląda to na papierze. Generalnie Ekaterina miała się bić z inną zawodniczką z Federacji Rosyjskiej, również Ekateriną, ale Makarową. W ostatniej chwili ta walka się wykoleiła, zawodniczka miała mieć tylko formalną zgodę organizacji BKFC na gołe pięści i tak to się przedłużało, że w końcu się okazało, że nie będzie w stanie wizy sobie wyrobić. Musieliśmy ratować sytuację, ściągnęliśmy, że tak powiem, rezerwową rywalkę. No, z uwagi na szacunek do Ekateriny, że przygotowała się do walki pięciorundowej, to walka nadal ma status mistrzowski. Zapytam, bo jeśli chodzi o Julię Kucenko, to jest taka zawodniczka, która może nie ma wyśrubowanego rekordu, ale miała pojedynki chociażby z Zajrą Dyszekową, która kiedyś no, bardzo dobrze pokazywała się na arenie ACB. Później miała też z Marią Agapową, która robi furorę w tej chwili w UFC. Więc nie spodziewacie się, znaczy nie obawiacie się tego, że nagle tutaj gwiazda dostanie taką rywalkę, którą będzie bardzo ciężko przejść, a z kolei jest mało znana. No słuchajcie, no na pewno bym chciał, żeby to nie był spacerek dla Ekateriny, tylko mocno twarda walka. No i na to liczę. No skoro wyciągasz mi tutaj takie fakty, to ja się tylko z tego cieszę, bo mimo że nie wygląda ta Kucenko. Kucenko nie wygląda na papierze rewelacyjnie, jest bardzo doświadczona, także liczę na dobre starcie. Jeśli chodzi o pozostałe starcia, dwa starcia proamowe, czym to jest spowodowane? To raczej bardziej tym, że chcieliście ściągnąć miejscowych kibiców? Chcieliśmy ściągnąć miejscowych kibiców, chcieliśmy dać szansę młodym zawodnikom. Mówiliśmy, że na galach w otwartej telewizji będziemy dodawać te takie pojedynki proamowe i dlatego właśnie są na karcie walk. Zapytam o Wojtka Janusza, który jest podobno wypożyczony do KSW. Nie, no Wojtek jest wypożyczony. No, rywal mu się zmienił w ostatniej chwili, zrobił to, co do niego należało i tyle w temacie. No, następną walkę toczy na fenie. Czy rozumiem, że nie będzie takiej płynnej wymiany na stałe? Czy to jest raczej spodziewacie się tego, że jednak będziecie gdzieś wymieniać zawodników, bo 12 gal KSW planuje w tym roku, a rozstaliście się w obrębie partnera telewizyjnego? No tak, no, nasze relacje się nie zmieniają, także współpracujemy ze sobą. Nieraz my wypożyczymy zawodnika, nieraz oni nam. Także tyle, będziemy tutaj na pewno współpracować. A kogo ewentualnie byście wypożyczyli? No nie wiem, no zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Jesteśmy z właścicielami KSW w kontakcie i rozmawiamy o różnych wariantach. Jak w ogóle w prezesa ocenie występ byłego pretendenta do pasa mistrzowskiego FEN, czyli Mariana Ziółkowskiego z Borysem Mańkowskim, no gwiazdą KSW kiedyś wielką? No zgadza się, Borys był kiedyś wielką gwiazdą, ostatnio mu nie szło za dobrze. No, Marian zrobił to, co do niego należało, wygrał ten pojedynek, walka bardzo bliska i według mnie bardzo taka zachowawcza, bardzo taktyczna, tak? Marian trzymał Mańkowskiego na dystans, Mańkowski skracał się ten dystans, skracać jak tylko mógł, dociskać Mariana do siatki i obalać, a Marian dosyć mądrze bronił się przed tymi obaleniami i tam chyba z dwa razy go Borysowi udało się go obalić, ale też za dużo w tym parterze nie mógł krzywdy zrobić Marianowi, no także tutaj szacunek dla Mariana i zarazem gratulacje. Na co jeszcze kibice szczególnie powinni zwrócić uwagę przy waszej gali w Ostrowiu?
W Ostrowie Wielkopolskim. Na pewno to na języczek uwagi zasługuje starcie Kamila Kraski z Tatu Primerum, na pewno starcie Wojtka Kawy z Mozgalikiem. Jeśli chodzi o właśnie Kamila Kraskę, bo trzeba przyznać, że ten chłopak robi ogromne postępy. Na co tak naprawdę liczycie, jeśli wygrałby ten pojedynek? No, jeśli wygra, to będzie miał otwartą drogę do pasa mistrzowskiego i na jednej z kolejnych Galfenu zmierzy się z Czarkiem Oleksiejczukiem. Już o pas Fenu, tak? Tak, tak, dokładnie. Taki jest plan. To nie za szybko, bo to jest bardzo młody zawodnik. Zresztą Czarek też jest bardzo młody. Zgadza się, Czarek też jest bardzo młody. Kamil Kraska jest niepokonany w Fenie bodajże od 4 pojedynków, niepokonany ogólnie od 5 walk, także nikt sobie chyba bardziej niż on w organizacji nie zasłużył na to, żeby być pretendentem. Także jeśli dotychczas nie pokonywał być może jakiś mega rywali na Fenie, ale jeśli poradzi sobie z Tatą Primerą, to znaczy, że zasługuje na walkę z Czarkiem. W takim razie tak, czekamy na galę FEN 38, a ja jeszcze zapytam o kilka elementów związanych między innymi, które pojawiły się przy okazji organizacji gali Prime Show MMA, bo pojawili się tam prezesa, wspólnicy. No zgadza się, ale to trzeba wspólników pytać, nie mnie, ja nie uczestniczę w tym projekcie, skupiam się na Fenie. Oczywiście za wspólników trzymam kciuki i mocno kibicuję, żeby ich projekt był sukcesem. Te światy będą się przenikać na sportowej arenie, tak jak miało to miejsce kiedyś podczas jednej z gal Fenu? Nie wiem, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No na pewno jak będziemy robili galę w pay-per-view Fenu, to trzeba będzie z dwa nazwiska freakowe dołożyć, bo sam sport, co pokazała ostatnia gala, nie do końca się sprzedaje tak, jakbyśmy chcieli. Trwa mocna eksploracja przez KSW polskiego rynku, jeśli chodzi o zawodników, bo te 12 gal postawiło przed nimi bardzo, bardzo mocne wyzwanie. Wy nie odczuwacie tej presji, że tak naprawdę to jest wyścig, kto kogo zakontraktuje? Nie, my sobie radzimy, mamy dużo zawodników na kontraktach, my 12 gal nie planujemy, zrobimy 5 albo 8, to zależnie jeszcze od ustaleń z naszym partnerem Telewizją Polsat, także radzimy sobie i nie przeszkadza nam to. Ten 2021 rok, jak by prezes podsumował, jeśli chodzi o rozwój Fenu? No bardzo udany rok, zrobiliśmy 6 gal, dwie ostatnie były bardzo, bardzo dobre, także jestem zadowolony, rozwinęliśmy skrzydła, umocniliśmy swoją pozycję na rynku, także z optymizmem wchodzę w ten rok 2022. No właśnie, a w 2022 na co możemy liczyć, co może być ewentualnie takim magnesem, jeśli chodzi o rozwój Fenu, przyciągnięcie uwagi kibiców i też gdzieś tam częściowo zdetronizowanie na tym rynku KSW? No tak, zgadza się. Tak naprawdę ta gala jest taka przejściowa. Szykujemy się do mocnego uderzenia. Trwają teraz intensywne rozmowy z naszym partnerem telewizyjnym. Mam nadzieję, że już wkrótce kibice się dowiedzą o efektach tych rozmów i że rozpoczniemy, że tak powiem, naszą ofensywę. Czyli jest to nowe otwarcie Fenu we współpracy z Polsatem, bo jednak odejście KSW dużo chyba zmieniło też w tej układance. Tak, zgadza się, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby składać tutaj jakieś buńczuczne deklaracje. Na razie toczą się rozmowy, wszystko jest na dobrej drodze. W krótkim czasie się dowiemy, jakie są tego efekty. Ja jestem dobrej myśli. Czyli co, 22 widzimy się w Ostrowie Wielkopolskim. Tak jest. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców. Dzięki.